W nocy 21 czerwca m.in. przez gminę Myślenice przeszły ulewne deszcze, które przyczyniły się do ogromnych strat. W związku z zaistniałą sytuacją z roboczą wizytą do Myślenic 23 czerwca zawitał prezydent Andrzej Duda. Spotkał się on z włodarzami miasta i gminy Myślenice, samorządowcami, strażakami OSP oraz mieszkańcami. Panie prezydencie, obwodnica Straż Pożarna, dolne przedmieście Myślenice. Widzę, że tutaj Wizyta trwała blisko godzinę, a odbyła się w rekreacyjnej części Myślenic, Zarabiu, dotkniętym skutkami czerwcowych powodzi. Pan prezydent zdecydował się, że też chciałby zobaczyć, co rzeka Raba zrobiła, czego dokonała po raz kolejny tu na myślenickim Zarabiu. Stąd wizyta gospodarcza, wizja w terenie pana prezydenta, który jest w Małopolsce, objeżdża te miejsca dotknięte skutkami ulewnych deszczy, które przeszły w soboty, na niedzielę tu, także w powiecie myślenickim. Zaledwie w kilka dni po tej ostatniej powodzi już można szacować wstępne koszty, które będzie trzeba ponieść. Jakie to są straty na dzień dzisiejszy? Te straty, które mamy po tej powodzi niedzielnej, to można powiedzieć, że to straty takie może niewinne, bo nie widać tych strat jak w Pcimiu, w Węglówce czy w Dąbiu, ale ogrom strat w całości sumujemy na kwotę ponad 10 milionów złotych. To kosztorysowanie strat głównie w infrastrukturze drogowej, gminnej czy w urządzeniach takich jak przepompownie, które obsługuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. To szacowanie strat się odbywa. Raportujemy oczywiście na bieżąco do pana wojewody. No i niestety to mówimy dzisiaj o takiej kwocie ponad 10 milionów złotych, które wpisują się też w straty poniesione podczas ulewnych deszczów w okolicy Bożego Ciała. Także jak sumujemy wszystko razem, to dzisiaj mamy taką kwotę. Jaki macie czas? Dziękuję. To jest tak, człowiek prawie się już kładzie spać. Prawie już usypia. To jest. Działa to rodzinnie, prawie zjada prawie. Bardzo za to dziękuję. Także ja dlatego taką mam, taki wielki szacunek do Państwa. I tak jest, ale tak jest. Lubię prosto z mostu, lubię prosto z mostu. Niektórzy się z nas śmieją, panie prezydencie. Panie prezydencie, to ostatnia prosta przed wyborami. Co mogliby usłyszeć mieszkańcy naszego powiatu, naszej gminy, aby zagłosowali właśnie na pana? No proszę, żeby sobie porównali, jak im się żyło do 2015 roku i czy i na ile ich życie zmieniło się od 2015 roku do dzisiaj. Ich codzienne życie, poziom ich życia przede wszystkim, to na ile czują się dzisiaj w Polsce bezpieczni od strony egzystencjalnej, czyli takiego codziennego życia, aż po bezpieczeństwo fizyczne, militarne, jakie mają poczucie swojego sukcesu przez ten czas osobistego. No krótko mówiąc, jak im się żyje. Ja uważam, że dzisiaj polskiej przeciętnej rodzinie żyje się lepiej niż w 2015 roku. Po to właśnie obniżałem wiek emerytalny, po to właśnie wprowadzałem 500+, po to wprowadzaliśmy 300+, żeby ludzie mogli funkcjonować spokojniej, żeby ci, którzy mniej zarabiali, nie musieli się martwić, wychowując dzieci, jak związać koniec z końcem, tylko żeby mogli mieć trochę oddechu. No i przede wszystkim teraz czas na to, żeby wzrastały w Polsce jeszcze bardziej dynamicznie wynagrodzenia. Więc oczywiście każdy dokona rachunku w swoim sumieniu i rozstrzygnie, ale ja uważam, że to była dobra polityka, ta, która prowadzona była przez ostatnie 5 lat i ja chcę ją kontynuować. To jest polityka bardzo ambitna, to jest polityka, która bardzo często słyszeliście Państwo niejednokrotnie, jak opozycja krzyczała, że coś jest niemożliwe, tak, miało być niemożliwe obniżenie wieku emerytalnego, miało być niemożliwe wypłacanie 500+. Okazało się, że dla chcącego nic trudnego, możliwe, dopełnione obietnice. To jest także kwestia tego, że ja się zobowiązałem i zostało zrealizowane. Te najważniejsze rzeczy zostały zrealizowane i proszę po prostu, żeby ludzie to ocenili. A czego życzyć? Jak to czego? No zwycięstwa. Zwycięstwa po to, żeby można było dalej dobrze prowadzić polskie sprawy, bo to jest najważniejsze. Dziękujemy.
Małopolska, tutaj się inwestuje. Pod tym tytułem 25 czerwca w Myślenickim Muzeum Niepodległości odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez burmistrza Jarosława Szlachetkę oraz Krakowski Park Technologiczny. Chcieliśmy przedstawić przedsiębiorcom działającym na terenie Myślenic i całej gminy zasady funkcjonowania programu wsparcia dla firm, które podejmują nowe inwestycje, polskiej strefy inwestycji. Być może nie wszyscy przedsiębiorcy jeszcze wiedzą, że specjalne strefy ekonomiczne zmieniły formułę działania. Kiedyś to były tylko i wyłącznie wydzielone obszary, inwestowanie na których dawało możliwość zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT. W tej chwili, no już od ponad półtora roku, ta zasada uległa zmianie i wszyscy przedsiębiorcy, którzy inwestują, bez względu na to, w jakim miejscu, czy na swojej własnej działce, czy kupują nieruchomość od sąsiada, czy kupują nieruchomość od Skarbu Państwa, mogą ubiegać się w Krakowskim Parku Technologicznym o zwolnienie podatkowe. Wszystkie formalności załatwia się właśnie z nami. Jesteśmy dostępni dla przedsiębiorców 5 dni w tygodniu od rana do wieczora. Prowadzimy przedsiębiorcę za rękę i chociaż czasami mogą się te procedury wydawać trudne, to my w ten sposób podchodzimy do tych problemów różnych przedsiębiorców, że ułatwiamy przechodzenie z nimi. Jeśli ktokolwiek z przedsiębiorców ubiegał się o środki unijne na swoje inwestycje, to, no, to ubieganie się o decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest naprawdę niezwykle proste. Także to jest nasza pierwsza wizyta w realu i spotkanie z przedsiębiorcami po tym okresie pandemii. Tym bardziej cieszymy się, że możemy tutaj w Myślenicach spotkać się dzięki panu burmistrzowi z przedsiębiorcami działającymi na tym obszarze. Biorący udział w wydarzeniu przedsiębiorcy mieli okazję dowiedzieć się m.in. dlaczego warto inwestować w Myślenicach i na jaką pomoc gminy mogą liczyć w tym temacie. Promowanie młodzieżowego wolontariatu to główna dewiza gminnego samorządowego konkursu nastolatków pod nazwą Ośmiu Wspaniałych, który w tym roku miał swoją 14. edycję. Pamiętam jak wtedy, kiedy byłem w waszym wieku, pamiętam jak to wyróżnienie wpłynęło na mnie, żeby jeszcze bardziej zaangażować się w te działania, które wtedy podejmowałem jako uczeń, no wtedy już szkoły średniej wtedy. 14. Gminny Samorządowy Konkurs Ośmiu Wspaniałych i znowu osiem wspaniałych osób, które pomaga. Czym ten konkurs różni się od tych organizowanych wcześniej? No przede wszystkim tym, że w dzisiejszym dniu, no, w dzisiejszym okresie mamy przede wszystkim panujący koronawirus. Ze względu na to nasz laureat nie będzie bezpośrednio prezentował osobiście gminy Myślenice na ogólnopolskiej gali. Będzie to tylko w formie zapoznania się z wnioskami, bo ten wniosek niejako zostanie wysłany. No i jury będzie prezentował wybranego laureata w mediach. Laureatem został Aleksander Trystuła. Zapraszamy. Jesteś laureatem i zwycięzcą zarazem. Proszę powiedz, czym dla Ciebie jest ta nagroda? No, ta nagroda to jest takie, no, tylko takie podsumowanie lekkie tak naprawdę, czego dokonałem przez te kilka lat i czego naprawdę mogę jeszcze zrobić. Tak naprawdę prababcia moja nauczyła mnie wszystkiego, zawsze mi pokazywała, jak nieść pomoc, jak nie dyskryminować ludzi przede wszystkim ze względu na kolor skóry, wygląd. Wygląd jest najważniejszy, a najważniejsze to jest serce, jak się mówi. A jak myślisz, dokąd Cię to pomaganie doprowadzi? Szczerze mówiąc, to jeszcze nie wiem tego, ale no myślę, że przed siebie, do sukcesu tak naprawdę. Dążę do celu i chciałbym wszystko spełnić, a tak naprawdę te wszystkie akcje, które się nasuwają i gdzie słyszę o tym, to staram się po prostu angażować, żeby, no żeby nieść tą pomoc po prostu, żeby dać tą cząstkę siebie i żeby komuś było lekko, a nie tak ciężko jak jest. Też dziękuję i gratuluję rodzicom tutaj obecnym, waszym opiekunom, wspaniałych wychowanków. Ponad 5,5 miliona złotych trafi do gminy Myślenice z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Pieniądze te będą mogły być rozdysponowane w tym lub następnym roku kalendarzowym. Dobrą nowinę dla gminy Myślenice przywiózł poseł ziemi myślenickiej Władysław Kurowski. Otóż rząd zgodnie ze swoimi zapowiedziami i zapowiedziami pana prezydenta Andrzeja
Dudy uruchamia fundusz samorządowy, fundusz finansowania inwestycji samorządowych. W skali całego kraju to są pieniądze rzędu około 6 miliardów złotych, podzielone między gminy polskie i między powiaty. Także każdy samorząd dostanie odpowiednią pulę środków na to, aby zgodnie ze swoimi priorytetami na terenie swojej gminy, swojego powiatu wykonać najbardziej potrzebne inwestycje dla swoich mieszkańców. Czy już wiadomo, na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Na chwilę obecną będziemy konsultować to z radnymi Rady Miejskiej, z moim klubem. No i myślę, że w najbliższym czasie dokonamy wyboru konkretnych projektów, które będą mogły skorzystać z tego dofinansowania rządowego, czy to budowa chodników przy drogach gminnych, czy budowa nowych odcinków naszych dróg, których też nie brakuje do wykonania na terenie nie tylko Myślenic, ale także miejscowości wiejskich. Także po konsultacji chciałbym podjąć decyzję konkretnie, w co będziemy celować, przeznaczając to ogromne wsparcie, które dzisiaj otrzymujemy od pana prezydenta, od pana premiera.